Cześć i czołem, ludu rowerowy. Witam na kanale Rowerem po Londynie. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię na film ze składania roweru Canyon Dale. Chodzi o ten rower, do którego ostatnio malowałem ramę. Ale zanim zacznę składać ten rower, chciałem przeprosić wszystkie osoby, które nie zdążyły obejrzeć ostatniego filmu. Niestety musiałem go usunąć, bo był bardzo, bardzo kiepskiej jakości i dlatego po prostu nie ma go na moim kanale. Druga sprawa to przepraszam za to, że czekaliście dość długo na ten film właśnie ze składania roweru Canyon Dale, ale ja również czekałem na takie narzędzie jak nożyce do cięcia linek oraz nożyce do cięcia pancerzy. A skoro jesteśmy już przy narzędziach, to pokażę Wam, jakich narzędzi będę używał do składania tego roweru, jakich smarów będę używał. A więc tak, zacznijmy od narzędzi. To jest moja walizka, której używam zawsze do rozkręcania roweru i do skręcania, składania roweru. Następny to klucz dynamometryczny. Będę go używał po raz pierwszy raz w życiu. Tania ocha, dałem za niego chyba 25 albo 30 funtów. Następnie to nożyce do cięcia pancerzy oraz nożyce do cięcia linek. Zestaw kluczy imbusowych i dwa smary Park Tool. Pierwszy to SAC2. Użyję go do posmarowania sztycy, aby po prostu nie zapiekła mi się w ramie. I smar Park Tool HPG1. Ten jest do stosowania na nałożyska. Tutaj już mam przygotowaną ramę, widelec, kółeczka, wszystkie komponenty jakie są, cała grupa, owijki, linki i tak dalej. Więc to by było tyle na wstęp. Ja się zabieram za ustawienie stojaka i biorę się za skręcenie roweru. Nie wiem gdzie ustawić statyw tak, żebyście wszystko widzieli i było to dobrze nagrane. Może najpierw postawię tutaj statyw, z tej perspektywy nagram, a później po prostu przestawię i z innej perspektywy będę nagrywał. Ok, a więc pierwsze co robię, to montuję sobie tutaj w stojaku sztycę. Biorę ten smar SAC2, o którym wspominałem wcześniej, smaruję sztycę. Przetrę sobie dłoń i założę rękawiczki. Teraz czas na zamontowanie ramy. Teraz wezmę się za montaż. Zamontaż widelca. Teraz używam smaru HPG1 do łożysk. Dam dość grubo tego smaru, żeby nie było żadnych niedociągnięć. Myślę, że jest wystarczająco. Od góry wkładam następne łożysko. Również dam sporo smaru na nie. Od razu mówię, żeby nikt nie brał ze mnie przykładu, jak się składa rower, bo po prostu robię to pierwszy raz w życiu, a więc na pewno to nie jest tak, jak powinno być. Jeżeli ktoś ma jakieś wskazówki, to po prostu niech daje komentarz poniżej tego filmu i będę bardzo wdzięczny i będę mniej więcej wiedział, jak następnym razem składać rower. A więc widelec mamy już zamontowany. Posmarowałem górne i dolne łożysko smarem HPG1. Fajnie, gładko się kręci. Mostek. Na mostku jest
6 Nm, a więc znowu użyję klucza dynamometrycznego i przykręcę go z siłą 5-6 Nm. Zapomniałbym o podkładkach. Najpierw przykręcamy górny kapsel, a później dopiero przykręcamy mostek, tak żeby po prostu ten kapsel mógł dociągnąć do końca widelec. Następny komponent, jaki przykręcę, to będzie kierownica. Ok, a więc jak już mamy przykręcony mostek, kierownicę i sztycę oraz widelec, przykręcę teraz support. I zapomniałem wspomnieć o smarze ASC1. On jest przeciw korozji i rdzewieniu, używany do supportów i pedałów. I do przykręcenia supportu użyję klucza BBR60. Z drugim łożyskiem od supportu robię to samo. Supporty mamy już przykręcone, a więc teraz przykręcę tylną przerzutkę. Staram się dość mocno to przykręcić, ale z taką siłą, żeby nie uszkodzić gwintów. Ok. Następna rzecz, jaką przykręcę, to będą klamkomanetki i użyję do tego poziomnicy, aby po prostu jedna i druga klamkomanetka była przykręcona w tej samej odległości. Okej, już powoli zaczyna ten rower wyglądać. Wiem, że to jeszcze jest kupa roboty, ale już mam tylnią przerzutkę, mam support, klamkomanetki, mostek kierownicy i sztycę. To więc teraz się wezmę za przykręcenie hamulcy, czyli hamulca przedniego i tylniego.
Nie przykręcam go z pełną siłą, prawdopodobnie jeszcze będę musiał go regulować, a więc zostawię go tak i wezmę się za przykręcenie tylniego. Ok, następna rzecz jaka będzie do przykręcenia, to wydaje mi się, że będzie to korba i przednia przerzutka. Nigdy nie składałem roweru, a więc jeszcze raz to powtórzę, jeżeli ma ktoś jakieś rady albo po prostu wskazówki, jak najlepiej po kolei, jakie komponenty przykręcać do roweru, to niech da po prostu mi znać w komentarzu i byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, następna rzecz to co? Korba i przednia przerzutka. Do korby użyję smaru HPG1 i również posmaruję łożysko w saporcie, aby ładnie się kręciło wszystko. Ok, a więc wracam po krótkiej, szybkiej przerwie. Musiałem sobie po prostu przestawić rower na stojaku w drugą stronę, abyście lepiej to wiedzieli. A więc bierzemy lewe ramię korby. Zakładamy je. I najpierw dociągamy prawe ramię korby, właśnie tutaj tym plastikiem. Ostatnio popełniłem błąd, bo najpierw przykręciłem lewe ramię korby, a później dopiero użyłem właśnie tej plastikowej części. Tam kolega po prostu zwrócił mi uwagę w komentarzu, że popełniłem błąd. Dzięki wielkie za to, że zwróciłeś mi uwagę. Również pozdrawiam Ciebie. Tym razem tego błędu nie popełnię, a więc zakładamy lewe ramię korby. Bierzemy sobie tą plastikową część. Dociągamy prawe ramię korby, a później dopiero używamy klucza imbusowego, aby dokręcić właśnie lewe ramię korby. Jak już mamy dociągniętą właśnie prawą stronę, to jest taka zapadka, zamykamy ją i tutaj na korbie jest napisane, że używamy siły od 12 do 14 Nm. Ja ustawię sobie 12 i tutaj jest taki system, to się nazywa kontramutra, że najpierw musimy przykręcać jedną śrubkę, a później dopiero drugą. Nie możemy najpierw przykręcić jedną na maksa, a później dopiero drugą. Po prostu dokręcamy raz jedną, raz drugą, żeby to było mniej więcej równo rozłożona ta siła przykręcania. Muszę zmienić klucz, bo ten jest za mały. Raz jedno przykręcamy, raz drugie. I po tym charakterystycznym dźwięku już po prostu wiemy, że śrubka jest wystarczająco dokręcona. Korbę mamy już przykręcono, fajnie się kręci, gładko, nie ma jakiegoś większego oporu, chociaż łożyska nie były wymieniane, to i tak myślę, że jest w miarę ok. Dobra, teraz ja przestawię chyba po prostu sobie rower znowu w drugą stronę na stojaku i zacznę przykręcać przednią przerzutkę, a później wezmę się za linki chyba, albo przykręcę sobie kasetę do tylnego koła i zobaczę, co dalej będę robił. Dobra, lecimy dalej. Zaczynam montować przednią przerzutkę i tutaj się pojawia mały problem, bo ona jest montowana na taką obejmę i nie pamiętam, na jakiej wysokości ona mniej więcej była zamontowana. Niestety nie zrobiłem wcześniej sobie zdjęcia i to był mój błąd. Jak dostajemy nową przednią przerzutkę, tutaj mamy naklejoną naklejkę i po prostu zęby z dużej tarczy muszą się kryć z naklejką na przedniej przerzutce. Ja zamontuję ją na takiej wysokości mniej więcej takiej, a po prostu później będę sobie to regulował góra-dół, żeby przednia przerzutka mi w miarę dobrze chodziła. No i tyle, innego rozwiązania na to nie widzę.
Jeszcze myślałem nad tym, żeby znaleźć może po prostu sobie stare zdjęcie, na którym mam swój rower, jak wcześniej to było, albo po prostu włączę zaraz chyba sobie film z poprzedniego serwisu i zobaczę mniej więcej na jakiej wysokości ta przednia przerzutka powinna być przykręcona i przykręcę ją tak, jak powinna być. Po krótkim namyśle stwierdziłem, że zostawię przednią przerzutkę i pobawię się z nią później. W międzyczasie przykręciłem kasetę do tylnego koła. Zamontuję tylne koło i poprowadzę linkę do tylnej przerzutki oraz do tylnego hamulca, a później zajmę się przednią przerzutką i przednim hamulcem. Kaseta, jaką tutaj przykręciłem, to jest Shimano R7000 z przełożenia jak się nie mylę 11.32.